na dwa etaty raczej powoli będzie się ono nam znikać z konta. Ale okej. Okay. I właśnie ja na Złomowisko mogę iść tego? Bo jak nie, to ja muszę iść teraz. Partiatik! Live! Bo nie kupię sobie kwasu. No niby miałem jeszcze dwa. Ja teraz muszę wypić dwa. Kupię jeden. Mam nadzieję, że kaseta da nowe odblokowanie dalej EQ, bo 5 slotów byłoby lepsze. Te 3 to tak trochę ograniczają. Miałem energię tam odnawiać, więc tam odnowimy. I jedzenie też tam miałem kupować. Dlatego będę musiał cały czas jednego slota mieć wolnego. No zaraz tam pójdę. Przed robotą tam pójdę. Kupić to jedzenie. To się weźmie. Jedzenie. Energię się odnowi. I pójdziemy robić dalej na makaron. Długo grałem? Niedawno odpaliłem dzisiaj, ale wczoraj graliśmy jeszcze, nie? Dobra. Na pierwsze sobie pójdźmy. I tak jest czas. I teraz tak. To po jednym musimy żreć. Jedno to w sumie wystarczy. Dobra, tak niech będzie. Czekaj, bo ja bym tam wolał na 19. Ja pierdzielę, wszędzie daleko stąd, wszędzie daleko. Dobra, luj. Niech tak idzie. To nie wiadomo jak zrobić. Witam cię, grubas. Jaki progres w grze? No właśnie kończymy ostatni wątek z pracą. I chyba remontem się zajmiemy, ale jeszcze nie wiem. Jutro poślizg? Nie, chyba już bez stream normalnie. Ty, ta energia jakoś szybciej spada w tej pracy, mi się wydaje, niż w tamtym tłuczeniu. Ale pewny nie jestem. Weźmy tak. Ale dobrze, warto odblokować sobie tam, bo on ma te najlepsze na szczęście i tańsze. To też zaoszczędzi siano. Dobra, poćwiczmy tyle, ile się da. Potem pójdźmy do grubego, kupmy jedzenia. Pójdźmy dalej makaronik przerzucać. Czy tam co on z nim robi. Na walkę się zapisać. Mogę się zapisać, teraz będzie walka nie wiadomo z kim. Dobra, głodny. Teraz tak, bobo. Dwie kanapeczki, tak, dwie. Pyk. I teraz... To też dwa weźmy. To chyba powinno być 100%. No. Powiedzmy, że 100. To chwilę jeszcze można potrenować przed robotą. To potrenujmy. Hej, ty jesteś chyba, piszesz scenariusze do Miłości Rytmie Disco. Zgadłem? Classic. Dobra, 19. Na robotę. I zobacz, siano powoli spada, widzisz? Jednak, znaczy ja też kupuję więcej rzeczy, żeby nie chodzić w ogóle spać.
ani nie jem tańszego niby. No to chyba wychodzi na zero. Ciężko powiedzieć. Dobra, róbmy. Nie oglądam Fame XD? Czemu XD? Piję przez to Fame. Dawno już nie oglądałem. W sensie, no oglądałem dwie walki darmowe, ale tak to nie oglądałem dawno na off-streamie, ani na streamie. Na walkę się zapisać? Ale znowu z tym petem, no. Dobra, masz, niech ci będzie. Zapisałem się. Jaki stan czego Xavielo? Nie posiadam, wiesz? Nieposiadane jest, wiesz o co chodzi? Czekaj, zrobię tak. I na potem kupię jedno to. I sobie przed robotą piję przymy posiłek. Ale co Amy od początku gram? Kurde, ale to siła i tak, no lepiej siła leciała, jakby u ruskich pracować i wyciskać potem. No wczoraj przecież grałem cały dzień, byłeś na live'ie. Nie no, Amy to klasik. Klasik Amy, dupa. To 5 minut! Ja pierdzielę, 5 minut. Co jest? A bo tu jest AWS. Nie, walka jest za 2 dni. Kupmy 3 takie, to się po robocie wypije. Kwaśnica. I teraz tak. Pracuj. Dobra, coraz bliżej tego końca. On coś tam gadał, że w kanałach jeszcze coś było. Czego ja jeszcze w kanałach nie zrobiłem? Się tak zastanawiam. Ja chyba w kanałach to wszystko zrobiłem, co było. Pracuj i maluj. Chyba lepiej cisnąć ciężary, żeby te 19 dobić. Ale ciężko powiedzieć, co lepiej. Zróbmy tak, zjem to i spać. Fatę. I po treningu sobie opieprzymy. Się pytanie, jak to będzie dalej, jak już będziemy mieli na tyle siano, żeby ćwiczyć na siłowni, czy to będzie bardziej opłacalne, bo te treningi tam wydają się mega opłacalne. To się bardzo dużo dają, a są krótkie. To może być tak, że później lepiej będzie tam ten chip wziąć na siłce i tam cisnąć, nie? Ale najlepiej by było zrobić tak, żeby zarabiać z walk i wtedy dopiero. Bo ja tak to muszę pracować i trenować, a tam bym musiał dużo wydawać na ten trening. To bez chipa wtedy u ludzkich to się tak nie pyli do końca to. Nie wiem, trzeba to przemyśleć na spokojnie. Witam Werterek, witam. Ja nie walczę w ogóle? No bo ja większość ludzi pokonałem w lidze już. To takie bicie ich teraz dla 20-30 punktów to useless. Ale zobacz. Zaraz mamy awans tutaj. No i nic. Tu
pewnie nas wyśle do kanałów oczywiście, bo przynajmniej... Nie, czekaj, czy to już był jeden w kanałach tutaj? A on nas na most pewnie wyśle. Przynajmniej dwa razy tak chyba było, nie? Czy na most chłopina wysyją? Kupmy jeszcze po jednym. To będzie po treningu. I zobacz, powoli z sianem schodzimy. Jak trenujemy i pracujemy. A i teraz walka jest niepotrzebnie tak to. Chociaż po walce przyjdę to poćwiczyć. Ale my tu peta mamy zbić. Totalnego pecika. Ja nie wiem, czy jedna runda nie wystarczy na niego. Chłop niby coś blokuje, ale... No on blokuje i dostaje 30, no. Pieprzone 0. Zobacz to. No proszę, połóż go te... Ja pierdzielę, jakby nie, nie, dobra, zrobię tak, żeby nie marnować tych punktów. Bo to useless. No. Tak to bym te dwa punkty zmarnował, trzeba to jednak, wiesz o co chodzi? Trzeba być five headem. Na szczęście jestem, no każdy o tym wie. Łamać kolący na powrót ustawię. Ty, ja tyle energii straciłem też po tym. Old crazy jestem. No to też. Dobra, odbijmy 18 punkcików. No i widzisz ta walka. Dostałem ledwo co nagrodę. I teraz muszę odbijać 18. No to przecież te walki to rzeczywiście. Jak tam jakiś widz pisał, że nie opłaca się za bardzo w tej lidze walczyć. Przynajmniej na ten moment gry. No i chyba miał rację widz, ja go nie słuchałem. Ale widz jest mądry, no i taka prawda. Widz się nie myli. Dobra. Teraz szybciutko. Odbijmy to. Na głodnego do roboty to nie ma co iść. Teraz chyba awans będziemy mieli, albo tu chwilka jeszcze do awansu. Ale zobacz, jak siano spadło w dupę, już nawet na kasetę nie stać. Na szczęście końcówka już pracy. Bo awans możliwe, że teraz, ale no nieopłacalny ten biznes. Ćwiczenie. No też ta walka dużo energii zabrała, że musieliśmy więcej kupić. Proszę, daj ten awans, dobrze. Słuchaj, mamy dziś dwa specjalne zamówienia. Super, jak widziałeś usługi kurierskie, dobra, dobra, ten kurier jest bucem. Chcę, byś zaniósł te zamówienia do klientów, dobra, gdzie je zanieść? Dom Henry'ego, a drugie na most. O. Czyli nie tylko na most. Twórcy jednak coś od siebie dali. Dzięki Franek za 5 lat, witam. Siemanko, pamiętasz mnie? Kiedy ta suraka na topie? Jaka ta? Dzięki widzu, dzięki. No wiadomo, że pamiętam. Wiadomo. Witam, witam. Dobra, chłop, coś gada, nie tak szybko. Znowu ty. Proszę, proszę, co my tu mamy? Ej, ale było to już. Z tym, że narusza prawo, nie? A nie, bo wtedy on do mnie gadał, czyli ja teraz tego będę miał lać. Masz rację, ale nie zapominaj mi o prawie 50, czyli ten facet mnie pokona. Aha. Czy to jest ten sam wątek co wcześniej? Tak? Mi się zdaje. Już raz tu coś dostarczałem.
I też go musiałem pobić i gadał o prawie pięści. Czyli scenariusz klasycznie na szybko robiony, ale ja nie mam za złe. Tu chodzi o gameplay. Dobra, spać. Pamięta troll? Jak troll? W porządku, przegrałem, on wygrał, więc ma rację. Takie mamy zasady. Niewiarygodne. Czyli teraz muszę mu pozwolić dostarczyć mi makaron, na który czekaliśmy. To ma być sprawiedliwość? Tak, jakiś problem? Czemu po prostu się nie poddajesz? Przecież chciałeś dostać ten makaron. Nie mogłem. Jestem policjantem. Muszę przestrzegać zasad. Poza tym nie chciałem się skompromitować przed moimi młodszymi kolegami. Wolałeś się nie skompromitować, czy dostać swój makaron? Jedno i drugie. Rozumiem. No te dialogi czasem mogliby sedorować, bo czytanie tego czasami to przyprawia mi problemy. Bo już czytać tego gówna czasem się nie da. Ja chcę grać! Mam dla ciebie specjalną dostawę. Świetnie, dobra, smacznego. Miłego dnia. Dobra. Tutaj na szczęście. Poszli po razem do głowy i skip. Dostarczyłem zamówienia. Dobra, świetnie, dostajesz awans. Proszę, nie mów do mnie, czego z pewnością pożałuję. Dobrze. I teraz są 39. Nie pracuję tu ani sekundy dłużej. Mi się w dupę to nie opłaca. Opłaca za to się kupować to. 20 szczęścia. I to będzie zamiast kwasu chlebowego. Już kupię na potem. Nie zapisuję się na walkę, pieprzę to. Tu popracujmy. Tu się opłaca. I siła też leci. Ty, to ja nie wiem, czy teraz full nie pracować. I nie ćwiczyć totalnie full. Tylko na siłowni. Kurde, żarcie trzeba kupić. No ten plecak mógłby być większy. Co było w klubie koło makaronów? Yakuza. Chyba jest jakaś misja z nimi teraz, to mogę zaraz zrobić. Ale wcześniej nie chcieli ze mną gadać, bo próbowałem. Teraz chyba coś tam pieprzyli, że mogą pogadać. Czekaj, bo ja muszę tak wypić to. Zaraz pójdziemy po żarcie, poróbmy chwilkę. Może kasetkę zakupić? Tego nie, kasetka na konto. Pytanie, co ona daje. No masz rację, Kamil, zaraz to zrobię. Zaraz kasetka wleci. Kurde, czemu on tego od razu nie szre, jak nie ma miejsca? Powinna być opcja, że on to od razu je, jak nie ma miejsca w tym. Wtedy byłoby to trochę szybsze. To jest pokolenie TikToka, więc wszystko powinno być szybsze. Rozumiesz? Ty, to teraz trzeba wszędzie na różne miejsca chodzić, żeby było najbardziej optymalnie. Mamy mało golda, ale teraz powinniśmy dużo zarobić. Mi się zdaje. Robocie. Aha, nie chcę ćwiczyć. Gnida. A 20 jest praca. Tak. Co te kasety robią? Dodatkowe skille, jest dodatkowe drzewko umiejętności z kasetami. Że niby on tam się inspiruje oglądając stare filmy. I z nich wyciąga lekcje. Jest skrót. Robi 3 te zmiany na jednym posiedzeniu? Czy gówno na klaty robi? Robi. No, najbardziej opłacalna praca, ewidentnie. Tylko w dupę. Wszystko to jest drogie fest. Tak w skrócie. I
teraz trzeba jechać po żarcie. Kupię kasety na razie. Pewnie jesteś... Cześć, co za kaseta? Zadowolony klientów jest dla mnie najważniejsze. Tak sądziłem. Myślałem, że będzie coś pieprzył do mnie, gnida. Jak już tu jestem, to kupię to i opędzlujemy. I zaraz pójdę obejrzeć film. Te chłopa. Zobaczmy kasetę. Dobry wieczór, sąsiedzi, co tam? Rzuć broń. Te bloki są aresztowane. To moje ostatnie ostrzeżenie. Przestraszyłeś mnie, co robisz? Oglądałeś coś? Ja jestem prawem. Ja jestem super, jesteś prawem, stary, pewnie, ale... Przywitaj się z moim małym przy... Co? Nie, dzięki, o czym ty mówisz? Żywy czy martwy, idziesz ze mną. Co tu się w dupę dzieje? Co to? Puste opakowanie po makaronie? Czyżby to makaron to powodował? Houston, mamy problem. Tak, zdecydowanie mamy problem. Zostań tu, przyjacielu, pomogę ci. Hasta la vista, baby. Ale co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić w dupę? Asta? Co Asta? Hajesz nieme? Jakie w dupę nieme? Nieme to jest twój stary po robocie. Jakie nieme? Co ty do mnie piszesz jakieś nieme? Co jest nieme? Pisz do mnie po polsku. Ty, poczekaj, bo nie wiem co ja mam zrobić. Wątek się nie poszedł. Chciałam iść do makaronu? No to niby makarony były. Niby makarony to chyba tam. To mój pracownik miesiąca. Witaj, lepiej schowaj pałeczki, bo inaczej nie odpowiadam za to, co nimi zrobię. Co się stało? Mojemu kumplowi odbiło pozycję twojego makaronu. Twierdzi teraz, że nazywa się sędzia Bread, czy jakoś tak. Ale czemu myślisz, że to ma jakiś związek ze mną? Ten facet bez przerwy ogląda jakieś dziwne stare filmy. Tak, ale wcześniej nie toczył piany z ust. Może być jakiś inny powód, coś związanego z ekologią? Burze magnetyczne? Dobra, spróbujmy inaczej, zjedz ten makaron. Co? Nie, dzięki, właśnie jadłem, nie jestem głodny. Wtranżalaj ten makaron. Dobra, spokojnie. Wtranżalaj. Widzisz? Nic się nie stało. Może trochę śmierdzi i warzywa nie są najświeższe, ale to nie przestępstwo i nic mi nie jest. To skąd to zamieszanie? Nie mam pojęcia, ale wisisz mi 20 dolców za makaron? Dopisz mi do rachunku, muszę zbadać, o co w tym wszystkim chodzi. Jak? Do ścieków iść, czy gdzie? Co to za quest? Wracam do niego. Most? Nie no, most zamknięty. Dyskoteka? Chyba nie. Nie wiem czy jest ścieki. Ty, normalny już jest. Ty, on jest normalny już. Luj, oglądałem film. Hej Henry, znalazłem nową kasetę. Super, chcesz ją obejrzeć? Tak. Meduza walczy? Myślę, że wygra. A możesz dać info. I link do TikToka potem. Jaki film? Spodnie Boga. Napoje gasowane dają dwa razy więcej szczęścia. Nawet się nie spłaciłem po walce, tracisz mi energii. Fajne. Nigdy nie wiesz, kiedy coś się może przydać. Pozwala nosić więcej przedmiotów w ekwipunku. To jest to. Zwiększa skuteczność treningu Wing Chun, ale co w dupę? Ach, ten Chenny Jack. Te filmy zawsze są super. No tak, klasyk.
Jednego tylko nie rozumiem. Dlaczego on zawsze bije się ze słabszymi? Z kobietami, mnichami, mniejszościami? Tak, ale to były bardzo agresywne kobiety i mnisi. Spotkałem w życiu parę agresywnych kobiet, ale agresywni mnisi? To nie ma sensu. Jak nie? Jak się czujesz? Nawet nie pytaj. Czuję się jak Stoney, gdyby wszystkie wstrząsy mózgu w jego karierze przytrafiły mu się jednego dnia. Kto w dół? Co? Witam, witam Black Blue, siema. O kurczę, pałem też cokolwiek? Pamiętam, że przyniosłeś mi specjalny makaron i śpiewałem Makuna Hatata, szykując się na ten pyszny posiłek. A potem kompletna ciemność, jak w tej komedii science fiction z Win-Winem Dieslem. Co gada? A niech to. Dzięki, Henry. Wiesz, pamiętam pewne uczucie, jakby nie było nic wspanialszego na świecie niż służenie korporacji. Ok. Trochę dziwny ten makaron, już nigdy nie zjem nic poza popcornem. Chcesz trochę? To mój sposób dziękowania. Ty dał mi popcorn? W sumie niezły. Teraz pytanie, czy się opłaca wziąć upgrade. Na pewno na ekwipunek będzie dobry. Ale czy na te napoje? Na te napoje gazowane, nie? Ty, powiedz mi, czy to się opłaca na te napoje? Bo nie wiem, czy to będzie działać też... Nie wiem, czy to będzie działać też u tego Chińczyka. Na pewno ekwipunek weźmy. Zobaczmy, czy to jest... Bo nie wiem, czy to jest napój gazowany u niego. To jest kontynuacja jedynki, czy to inna odrębna historia? Kontynuacja. Albo są słodkie paluszki. To się nie opłaca. Chyba, że to będzie... Bo to jest to, co mieliśmy brać? No tak, 20. Ale Energol daje 12, niby był dawał 24. Przejdźmy się jeszcze do sklepu. Ty, bo to było... Nie, czekaj, bo to szczęście, tak? Czy energię? Szczęście to miało dawać? No tak. To byłoby to. To by dawał 16. No to nie jest opłacalne. To nie jest opłacalne. Nie, to nie jestem sam bohater, jestem jego synem. A, dobrze napisałem, sorry, dupa. Tak, synem głównego bohatera z jedynki gramy. Przynajmniej tak wygląda, bo może będzie jakiś plot twist i się okaże, że to nie jest syn, ale wygląda identycznie. I co? I wszyscy gadają, że to syn. Tak, kebab, no. A nie, on nie robił też na jednej? Nie pamiętam teraz. Czekaj, czyli tak, obejrzeliśmy ten film, nie kupuję tamtego. Energię sobie odnowimy tym. Ale jeszcze jeden slot zablokowany. To jest niemiłe. Czyli tak, kupmy to. Popcorn. Zróbmy tak, tak. Kanapeczka niech zostanie. Poćwiczmy chwilę, poróbmy trochę, mamy $50. Nie jest dobrze, nie jest dobrze z sianem, ale w sumie wymaksowaliśmy kasety. Niby nie, no niby jest okej. Okay. No, pójdziemy do roboty, tylko zobaczyć, czy to jest od 19 czy 20. Zobaczymy, Kamil, zobaczymy.
Ta o 20 to jest o 20. Dobra. Połowę mamy jedzenia, to możemy zjeść. Dobra, ale nie wiem, czy i tak jest trzeba na dwa etaty lecieć, bo na dwa etaty wychodziliśmy powoli na plus. O tutaj to tak. Zobaczymy za chwilę w sumie, no. Ale trzech nie zrobi, nie? Czy zrobi? A nie, robi. No. Czyli zawsze się trzy robi. Już ma, jak masz zielone i chip. Czyli tak, teraz by trzeba było... W sumie na chillku zróbmy. Poćwiczmy, potem się najemy. Znowu do roboty. Co się dzieje? Co to za drama, Jolku? Znowu coś Jolku odpieprza? Jakąś kolejną tą? Widać, że fabuła ta na końcu się okaże, że tak naprawdę jesteś głównym bohaterem z jedynki, tylko że w nowym ciele, z wszczepioną pamięcią tamtego. No jak wszczepiona pamięć, to by wiedział, to by pamiętał coś, o nic nie pamięta. Chociaż na początku niby były jakieś przyświty. Jak znowu ty, Jolku? Daj dwa. Pyk, pyk. Po robocie pójdziemy kupić na szczęście i chyba to powinno wyjść na zero. Tak przynajmniej mi się wydaje. Kurde, ale to drogie. A nie, my mamy to na szczęście. W teorii mogę to teraz. Ile to da? Na fulla, okej. Mamy $80. To możemy kupić to, to. Mamy 40. No zobaczymy, masa. Może tak być. Pasuje nawet. Jak zrobimy 3 zmiany. Nie, no to będziemy powoli na plus wychodzić już. Jak nie robimy w tamtych pracach. Tylko czy ja kupiłem żarcie? Mam, tak? Tego nie kupiłem. Teraz tu za piątaka. I teraz praca. Czyli na tym zarobimy 100 ile? 130. Niby jest okej, okay, no ale jednak nie złamaliśmy jeszcze gry. Myślałem, że już jak wykonamy tą pracę na full, a jeszcze jest ten chip, to już będzie taki moment łamania gry. A jest. Zrobiłem 3 czy nie? Kurde, nie wiem. Mam 160. Chyba zrobiłem. Tylko z tym. Trzeba będzie jeszcze przed robotą chyba pójść kupić to na szczęście, to gówno. Czekaj, to może kupię tak. Pyk, pyk. No chyba zrobiłem, bo inaczej bym miał mniej golda. Teraz mam 50 i tak jest mało tak naprawdę. Ale mamy pełny zapas żarcia, więc... I siła leci nawet dobrze teraz, jak pracujemy tam i ćwiczymy. Zobacz, już jest 19. Nie wiem, czy to 19 nie było potrzebne, żeby nowy skillek był. 20. No to będzie spoko skillek. Dobra. To możemy niby dobić pracą i treningiem 20, tylko... Chyba, że będziemy zamiast trenować... Kurde, bo przydałoby się ten skillek, myśl. Dałoby się. I teraz tak, zjedzmy, wypijmy to i zamiast
ćwiczyć dalej, to pójdźmy, żeby nie wydać siana, bo go mamy giga mało. I kupmy to ścierwo na szczęście. Pyk. No i to daje full za 20. To jest git. Nie zrobimy trzech, bo o 20 nie przyszedłem równo. Ja pierdziel. No to lipa, to będzie w dupie jesteśmy chyba. Równo o 20 powinienem być. To będzie za mało siano. Ja pierdziel, ty. I teraz mamy mało siano. Trzeba chyba na dwa etaty lecieć w dupę, bo my nie wychodzimy na plus. Ale na dwa etaty... No chyba, że tak będziemy robić, że tu etat i na noc tam. No niby tu jest full prawie. Tu jest 40. Możemy tak robić. Żeby coś zarobić w końcu. Łeb do interesu. Ty, ale ja będę... Nie, okej, okay, dobra, luj. Patrz. Tu mamy. I teraz tak. Pyk. Pyk, pyk. Tu podjedźmy za 12. Kupimy na szczęście, bo spadło już do dupy spadło. Pytanie, czy to odnowi na fulla. Prawie, okej, luj. I teraz tutaj, chyba zrobimy 3, bo tam mało brakowało, jest 20-20. I teraz, robiąc te dwa etaty, to wyjdziemy na plus, zobacz. I to na sporo. Tak, na dwa etaty, tylko też nie ćwiczymy. Czy ćwiczymy tu siłę, no. To chyba lepsza opcja. Tu się ćwiczy siłę, tam wytrzymałość. I tyle, no. Chyba najlepsza opcja w tej gierce, żeby ją w miarę złamać. Zlamać. Dobra, i teraz patrz. O kurde, tylko szczęście spadło. Może te dwa kupię i tu od razu po robocie to się zje. Zarób 1K, wtedy same treningi i praca u ruskich. Kurde, niby nie głupie, no, niby nie głupie. Niby nie głupie. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Szkoda, że dwóch chipów się nie da, to wtedy byłaby efektywniejsza praca i tu byśmy wzięli tu i u ruskich. Tu wytrzymałość leci, która też jest jej uspół, trzeba ją ładować. Legia Warszawa wygrała 3-0 z ŁKS Łódź. Okej. Okay. Stawiałeś coś? Czy nic? Kurde, nie to. O, dobra. Pyk. Zróbmy tak. Weźmy jedno. Czy będzie stawiał? Nie, będzie ok. Teraz za 8 tutaj. Mamy 188 dolków. Tutaj zaraz w ogóle stówka będzie, nie? Premii. Też spoko. Dobra, to zróbmy to, dobijmy trochę ściany. Tylko właśnie pytanie, czy teraz full training? Powinienem już do końca roboty tego, ale będzie trzeba kupić dwie paluszki. Chinola. Chociaż jedne teraz. Kurde. Zróbmy tam, kupię dwa. A potem jem. 300 dolków już jest. No już nie.
dużo wydajemy siana na to jedzenie, bo jednak my w ogóle nie odpoczywamy, my non stop zapieprzamy. Dobra, na razie nie jem tych paluszków. Klub, zaraz. No tak, no to zaraz po tej pracy się zje. Powinno być wystarczająco, tak? Czy nie? Teraz paluchy. $300. Powoli tego, nie? Powoli wychodzimy na swoje. Ale też, no, wydaliśmy przed chwilą 400 na kasetę. Byśmy mieli dużo siana całkiem. Gdyby nie to wypieprzone w błoto. Właśnie nie w błoto, no jednak. Dodatkowy sloć. No nie na zero wychodzę, co ty gadasz w ogóle? Git jest. W dupę zero, 500 golda, chłopie. I patrz teraz, od razu tam, potem paluszki się kupi przed robotą u Roskich. No zobacz, dobrze wychodzi. Meduza przegrał? Co ty pieprzysz? Ale knockout dostał? Jakim cudem przegrał? Meduska, jeden z lepszych zawodników się wydawał. Jednak. A tak gadał Goats. No, już widzę jutro lekcja pokory. A pewnie nawet już dzisiaj coś ktoś stawi. Już pewnie ludzie czekali z dwoma różnymi filmami. Tylko dodać ten knockout, czy co tam jest. Meduska będzie od lakierków wyzywał, no to wiesz, to stara metoda każdego, kto przegrał. $500 mamy. Jak on nie mógł bić, to co się dziwisz? No chyba się miał za lepszego parterowca niż naprawdę był. Przynajmniej patrząc po tym, co on gadał przed tą walką. To też chodzi o to, co on gadał, nie? Ile on pieprzył. Że chłopa zmiażdży i tak dalej, że nawet ciosów nie potrzebuje. Nawet jakby potrzebował, pytanie, no czy wiesz, to raczej miało znaczenie, bo tamten typ dobrze wiedział, że nie musi nawet bronić się przed ciosami. Więc na pewno miało to znaczenie spore. 600 golda w ogóle. Już powoli tego, nie? Nawet nie powoli, tylko już ładnie ułamana gra. Znaczy nie no, Meduskę się wydawał serio dobrym zawodnikiem parterowym. Ja myślałem naprawdę, że on wygra. Tu widać luj. Muszę co zobaczyć później walkę, pewnie na TikToku będzie cała. Zrobię tak, bo szybciej spada jednak pożywienie niż energia. Energia w tej grze, w tej części bardzo wolno spada w tych pracach. Fajne to są. $600. I mamy żarcie też, więc już jest mocny plus. Witam, witam, Kironaj. Wymyśl debilne zasady, bo masz się za Boga. Przegraj na własnych zasadach. No tak. Pewnie będzie chciał rewanż. Najlepsze jest to, że on będzie chciał rewanż, tylko że z ciosami, a przecież on tam ma jakieś ofery i Fave MMA już go nie będzie chciało wziąć do siebie, więc on nawet rewanżu nie dostanie.
O ja pierdziele, no to przegrał na własnych zasadach i nawet rewanżu nie będzie mógł dostać. Ja pierdziele. No to jest w dupie. W konkretnej dupie jest Meduska. Zobacz to, 650. Witam cię, ta baluga. O, nie widziałem cię dawno. Rewanż z zawiązanymi oczami. Ale tego przeciwnika. Zaraz. Mamy tutaj premię. I teraz paluchy do mordy ładuje. Ja bym Meduskę piętami pokonał, samymi. No, jeżeli bym miał przymocowany do nich Glocki i mógłbym nimi serio jakoś strzelić, no to ta. Chłopak, ja bym każdego wtedy pokonał. Nawet Hejkę tu lękę. Nie wiem, zaspany, nie wiem. Na dziś wystarczy. Dobra, wystarczy, pieprze. $800. To serio mogę zrobić tak, jak widz pisał propozycję. W ogóle zaraz 20 siły dzięki tej pracy. Ja mogę zrobić 1000 dolków i full training. W teorii. Albo po prostu full fabuła. 1000 dolków i full fabuła. Czyli na przykład remont. Znaczy fabuła plus nocna praca u ruskich, bo to się po prostu opłaca. I wtedy nie będziemy w ogóle już tracić. Albo bardzo wolno. Lenka powinna dostać walkę z Katz. Z którym konkretnie? Z Demonzem? Witam, Bosen. I remont? No jest tak w połowie. $1000. Prawie. Fajna ta gra. Trudniejsza niż jedynka, to mi się bardzo podoba. Trudniej ją złamać. A kto jeszcze się bije dzisiaj? A Tyburski wygrał czy przegrał? Mamon narzeka, że kupno komputera to studnia bez dna. Czemu bez dna? Ja kupowałem, wystarczy dobrego doradcę mieć. I Black Blue doradzał i za każdym razem raz kupiłem i tyle. Totalnie nic nie musiałem robić więcej. Remis? Ale Tyburski z kim remis? Bo dwóch było. Wiecie, o którego mi chodzi? Chodzi mi o księżniczkę. Za dymą, ty. Czyli zawodowcy, bo ty jesteś zawodowiec, nie? Z zawodowcem zremisował chłop, który miał przerwę kilka lat? Bo to jest ten drugi brat, chyba miał przerwę kilka lat, jeżeli się nie mylę. Ty, to ładnie mu poszło. To mocne jest. Ty, ale jakim cudem, jak studnia bez dna, bo nie rozumiem. Weź coś wytłumacz, piszocik. Ja tak zużyłem konto, że mam w połowie otwartego, bo dużo grafika kupiłem. Co ty gadasz? Ja pierdzielę. Jakim cudem. Mogłeś obudować z klocków Lego zbudować. Musisz mi teraz zapłacić za tą radę. On chce plazmę na ścianę do czatu kupić. Nie, to musi być jakiś troll, że niby tak się przeciąga, więc jakoś podtroluje. 1000 równiutki. Pięknie. No dobra, a i siły chyba dwa. Nie ma siły. Dobra.
Opieprz my to ty, no jak ten, no to idziemy teraz na noc do ruskich i remoncik w dzień. Czy trening? Pytanie, czy się bardziej opłaca się teraz lenić. Kurde. Jest git. Ponad 1000 już. 20 siły wbi. Przed końcem remontu. No mogę iść na siłownię pójść. Zobaczymy jak jest. Tylko już grind mocny wleciał. Może jednak po remontu. Chociaż i tak ci przeciwnicy aż tacy jeszcze łatwi nie są niektórzy. To może nie jest aż taki duży grind. Dobra, idźmy na siłkę. Nie, nie mam tabalugę. Twierdzi, że kupił monitor za 2,5K do FPS. Już się nie mogę doczekać, co tym razem. Co? Okay. Aha, miałem jeszcze ten chip niby tu wziąć. Ale nie chcę. Na razie nie chcę. Dobra, 30 mecz bokserski. Pytanie, ile to da? Tak mało? Dobra, jest 20. W końcu nowy hit sierpowy. Sierpowy 15-14 kosztuje. Czyli jest energetyczny progres. I sierpowy kosztuje też jeden punkcik, więc bardzo fajnie. Sobie weźmy full i to wyrzućmy. Full sierpowe weźmy. Powinna to być git. Ty, teraz się zastanawiam, czy ja mam ćwiczyć na siłce, czy nie. Nie mogę tego, bo będzie za dużo. To zróbmy tylko na siłę. Ja pierdzielę, jak to mało daje. Ty, no to jest ścierwo pieprzone ta siłka. Czy mi się wydaje? Nie wiem, powiem ci, że siłka chyba nie oddaję. Dlatego też IRL nie chodzę, nie? Tak samo jest. Kto był, to wie. Ja nie byłem. Zobacz i dodaj. Nie. Dobra, poćwiczmy. Cyklu jeszcze nie masz? Mam wejść na jakiś? No i zobacz, niby ćwiczymy na tej siłce. Siana to za bardzo nie kosztuje, tylko... Kurde, nie wiem. Niby jakbym chip dał, ale ten chip też taki... No wolę ten, no. Kurde, trzeba się zastanowić, co się najbardziej będzie opłacać. Chyba lepiej się opłaca w domu ćwiczenie na sztance. Na razie może ten remont róbmy, tak jak było w planach. Zapiszę się na walkę. Nie mogę. I na razie będziemy robić remont. Rozumiem, inżynier. Ma to jakiś sens? Zgodzę się z tobą. Weźmy jedno. I co? Remoncik, tak to. To było to? Tak. Czemu 11 tu jest? A, tak jedzie. To niby wszystkie skille też podnosi. Się zaraz okaże, że koniec remontu. Ja no, już się bałem.
To do wieczora poróbmy. Wieczorem pójdziemy porobić u ruskich. I tak się toczy cykl pracownika. W sumie takie skille. Idźmy od razu. Jedzenie się kupi po pracy. A jeszcze teraz padnie stówka, to będziemy jeszcze na plusie. Czemu taki rozkrok przy malowaniu? Stupa, nie wiem. Przy okazji się rozciąga. A że to taki kark zbity, to wiesz, słaby ten. Słabo rozciągnięte mięśnie i dla niego to już jest jak szpagat dla kogoś rozciągniętego. A ile wpadło podczas pracy siły? I podczas tej pracy i malowania lepiej siła leci niż ze siłowni. Ta siłownia useless, pewnie tylko... Ta siłownia tylko z chipem pewnie opa. No tak, to jest takie gówno, że ryja szkoda szczępić. Widzisz już, wiadomo o co chodzi. Pan wiesz też przy okazji tak jakby ćwiczył postawę karate. To jest zawodnik jednak. Samym malowaniem syf się sprząta, bardzo fajnie. Walkę teraz? Nie, trzeba się zapisać. Zapiszemy się sam. Paluchy zaraz jakieś wpieprzy mnie do ryja. Pyk, pyk. Przychodzić. No i cały czas jesteśmy na tym 1000, nie? Jest okej. Już jest taki etap gry, że siano aż tak już nie boli. Trochę trzeba było przygrindować chwilkę, ale nie kosztowało to zbyt dużo wysiłku. Jezu, jeszcze? Przynajmniej te punkty się też zbierą. Jutro chyba zakończymy remont. Pojedzenie. I do roboty. Czaisz? Ale co to jest? Napadł bogatych. Bogaci się przebrali za biedaków. I dał im. Okej. No to mądrzy są bogaci. Dlatego są bogaci może. Bo ogarniają. Ej, czekaj, co my mieliśmy wziąć? Na robotę. Darolew przegrał? No tak myślałem, jak widziałem walkę tego chłopa z jakiejś tam innej federacji z 2 czy 3 lata temu, nie, więcej. Kiedy ona była ta walka? Ty, mnie to bardziej ciekawi, czy ten wygra. Ten wampir. Pasternak. Nie wiem, mini morek. Co przez kontuzję nogi? Taki oficjalny werdykt.
Wampir wyżre mu dziurę w szyi. Możliwe, raczej tak będzie. Dobra, remoncik zara. Cały czas na 1000 jesteśmy. Spoko. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę